Cześć. To jest 7:30 rano. Termometr pokazuje minus 6. Idziemy do tunelu. W tunelu temperatura spadła przed chwilą do plus 6, poniżej plus 6. Dostałem alert na telefon. A dzisiaj idę godzinę, półtorej godziny później niż zazwyczaj. No i tak pierwszy raz chyba dostałem taki alert. I tak temperatura spadła. No chodźcie pieski. Szybko. Czekuj, szybko chodź. Ja nie będę na ciebie czekał. Zobaczmy tu zwykły termometr. No, 4. Już jest 4 stopnie. W tym kącie. Gdzie nie ma pieca. Wilgotność 87. O, ten termometr z tej strony pokazuje 5,2. Chcemy zobaczyć w drugim kącie, ile jest. W drugim końcu. Wczoraj był mały prysznic robiony roślinką. Dlatego, że trochę się kurzy tutaj. I liście, na liściach osadza się kurz. Nie widać. Drugi koniec. Na ludzi jest piec, no 10 stopni tutaj pokazuje. Tutaj czujka na rurze, na kominie pokazuje 20, no nie ma 20, powietrze nie ma 20 stopni, ale rura od komina ma 20. Dobra, podkładamy do pieca. Jest trochę żaru, także rozpalać nie ma potrzeby. Samo się rozpali. Nadmuch z pieca właśnie się włączył, że co jakiś czas widać, że się jeszcze włączał. Trochę ciepła jeszcze dmucha. O, wyłączył się. No i że co jakiś czas na chwilkę jeszcze się włącza. Mam do pieca podłożone. Rozpaliło się nawet. A niektóre banany zaczęły szybko rosnąć. Maureli dotykają liśćmi już dachu. Ale inne, które rosną w gruncie, też. Muszadusze. To jakiś prajek chęć. A tutaj co to jest? Hajaraj. Dobra, idziemy. No młody jest tak ładny. Wyrasta. Inne były marne. Zmarniały, pieniek zmarniał. Bo prawdopodobnie podmarz. No tutaj nawet leśnieje. Kilka warstw zmarzł na pewno wcześniej. No to tutaj jest Hesmani. Akurat to jest Hesmani.
cebrynki roją. One były niedawno oddzielane. Trzymają się. 4 sztuki. A tu mamuśka w gruncie rosnąca. Grać na innych mały w doniczce. A kominaty dzikie. Też kilka niedawno oddzieliłem tutaj z tego pnia, który jest posadzony do gruntu. I kominata też. Kominata dzika. Wczoraj wszystko dostało delikatny prysznic. Ale ogólnie są miejsca, gdzie doniczki są podlewane regularnie, na bieżąco. Dlatego, że w niektórych miejsc woda skrapla się z dachu. I tak jak widać, tutaj jest plama. Ona będzie tak prawie po całej szerokości tunelu. Tutaj jest druga taka plama. I te doniczki, które stoją na tych, w tych miejscach, mają mokro. Ale nie zauważam, żeby to im przeszkadzało specjalnie. Muszę powiedzieć, że nawet te, które mają mokro, wyglądają lepiej niż te, które nie mają mokro. To jest kanna musowa folia grande, ale to jest kanna, którą dostałem jako siewkę z nasionka wysianą. No ona jest dużo do ścięcia już przede wszystkim jest, chcę nią ściąć, bo niedawno przykwitła. Ale no jak na razie to jest dużo, dużo cieńsze, ma pędy niż moja, która była z kępy, z kłącza sadzona. No tutaj też taka rośnie sobie na przykład alocha, Hawajan alocha. Rośnie właśnie w takim miejscu, gdzie się skrapla. I jej tutaj trochę kapie do doniczki cały czas. No i widać, wygląda bardzo ładnie. Na trachy karpuski też się tutaj skrapla z dachu miejscami. Kordylinki, na kordylinki się nie skrapla, ale kordylinki wczoraj były podlane tym prysznicem właśnie. Dlatego mają miejscami jeszcze tutaj mokro widać. Green stał też w miejscu, gdzie się skraplało. Ale wczoraj go musiałem Lenseta ventricosum green. Stał w miejscu, gdzie się na niego skraplało cały czas. Ale jak widać, na razie odrósł ładnie. Coś go tutaj podjadło, nie wiem, czy jakiś ślimak, czy jakiś inny robak. Ale wczoraj go przestawiłem w miejsce, gdzie na niego już się nie skrapla, ale to dlatego, że tutaj robię miejsce. Miejsce, bo będę, no nie wiem, za jakiś czas będę przesadzał do większych doniczek, trochę karpuski.
No i potrzebuję dodatkowe miejsce, żeby je odstawiać. Teraz rosną w doniczkach 9 cm na 9 wysokich. To jest bułgarek. Będę je wsadzał do 12, chyba na 12 mam takie. A do tych z kolei pójdą te, które tutaj są jeszcze nierozsadzone. Wagnerianus X Princeps hybryd i Wagnerianus. I jeszcze trochę takich innych, niewielkiej ilości różnych innych. I tutaj jest kilka z moich nasion, które wyrosły. Tak więc doniczki muszą przechodzić z jednych korzonków do drugich korzonków. Niektóre bananki odrastają ładnie. Niektóre padły. Padły, ale odrastają. O, musarozę. Musarozę mi zmarzła. Miałem kępę całą, pokazywałem nieraz. I latem jeszcze. Widać, że to był banan bardzo wrażliwy na mróz, bo niewielki mróz, znaczy niewielki, no minus 5 było. Nie, ale inne banany jeszcze miały piękne, zdrowe, a musarozę od razu ścinało. Od razu robił się blady pień na wylot. Ale jak widać, tutaj został posadzony i odbija. No wszystko to jest musarozę. To jest chyba espetybet. Tak, to jest espetybet. Małe sztuki. Ale też gdzieś tutaj jeszcze mam posadzonego musa itinerans warczumei. To jest ten chyba. Tak. Musa itinerans warczumei, który jest z nasionka, bo tak sadzonki nigdy nie widziałem nigdzie. Banan zieloniutki, ale też tak jak większość musa itinerans wytwarza takie długie kłącza. Ten bananek jeszcze u mnie nie urósł do jakichś dużych rozmiarów latem, ale już był dosyć spory. Ale właśnie odrosty uciekały od niego stosunkowo daleko w porównaniu do innych bananów. Jest kilka tutaj, ich były oddzielone przy wykopywaniu. Jeden rośnie akurat tutaj, a jeszcze kilka widziałem rosną gdzieś tam między tymi kolokazjami. Wsadzone do gruntu są. Także wiosną będę je próbował. No, wiosną się odnajdę w każdym bądź razie. No, większość kolokazji zmarniała. Niektóre się trzymają w miarę. Nie ma za dużo miejsca w tunelu wolnego. Zostawiono jedynie jakieś ścieżki, żeby można było przejść. A tutaj na środku jeszcze taka dosyć szeroka ścieżka została, którą jeszcze będzie można od biedy
troszeczkę obstawić doniczkami. Bliżej wiosny chyba już raczej, jak się będzie coś rozsadzać. Także miejsce jeszcze się przyda. Na zewnątrz biało i mroźno. Okazja kukulata. Wyrutinka. Dobrze mówię? Nie, źle mówię. To jest cenny Izashi. Ten Izashi, nie wiadomo co to jest za bardzo. Może to jest przekręcona nazwa, albo napisana w jakimś innym języku takiego bananka. Azizi. Ciężko powiedzieć. Kolokazja Limaide, pokazywana na zdjęciu niedawno, któregoś dnia. A tu nie, to jest chwast, ale tu widzę malutką. I tu widzę, kolejny malutki wychodzi. Też wczoraj została podlana prysznicem. Ogólnie no, ziemia jest wilgotna cały czas w niej. W tym zwierzchu była trochę przekrzyknięta, ale generalnie wilgotna ziemia. Wilgotność tunelu jest spora ogólnie powietrza. Nie jest jak w mieszkaniu, bo tu jest wilgotność waha się od 70 paru do 90. Około, z reguły około 80 parę jest. Wilgotność, także warunki są zupełnie inne. Alokazja Lowrider. Lowrider, a tutaj Hawajan Aloha. Kolejna rosnąca w worku, bo zabrakło dla niej doniczki. Remusacja Hookeriana. Traci, jak zwykle, straciła, ogólnie chyba tak ma. Traci całkowicie liście na zimę. Zostały tylko takie pędy. No i ona wiosną odrośnie ładnie. Matrana. Musa Japari. No, pies już załapał już. Rozgrzewa się, wentylatory się powłączały. Jeszcze będą się przez chwilę wyłączać, ale już temperatura będzie wzrastać. Kolokazja Black Coral. Tak. Na razie Black Coral. Jakie bananki wyrastają? Co za bananki? Laterita. Musa Laterita. No tutaj już maluszek sobie nabiera rozpędu. No, laterita w tym roku mi nie zakwitła. W samym roku za to kwitła.
Ale Kasia ma kruchliza. Niedawno do mnie przyjechała. Razem z innymi nietypowymi kolokazjami. A to pokażę, jak będą, jak mi odrosną. Hawajan Punch. Hawajan Punch. Bo jakieś małe odrosty. Co niektóre odbijają, co niektóre wypuszczają. Co niektóre nie odbijają, ale wypuszczają małe odrościki. To akurat jest musa Basio Czeczenia. To okazja Thailand Gant. A jeszcze tutaj nagramy, jak wygląda strelica zmarznięta. Po kilku przymrozkach minus 5. No wszystkie liście jej zmarzły. Ale wyrastają młode już, zielone. Jeden już całkiem dorodny. Z drugiego odrostu jakby wyrasta, też wyrasta listek. A już z trzeciego też próbuje wyrastać listek. Są trzy takie odrosty w niej. I każdy, wszystkie trzy wygląda na to, że przeżyją. No zdoniczko miała do tych suchych liści na jakieś 1,70 m z zaniczką. A tam jeszcze jeden setek glaukum. Kwiatek. Pokazywany, jak się rozwija na którymś tam z poprzednich filmików. Mont Belliardi. Mont Belliardi też sięga prawie do dachu, od poziomu gruntu, bo rośnie w zadołowanej kastrze. Jego nie sadziłem do gruntu, dlatego że on będzie wykopywany na 100% na wiosnę, a wolę, żeby te korzenie miał w kastrze, jako jedna taka bryła korzeniowa, żeby nie ciąć mu korzeni przy wykopywaniu. Dobra, też akuminata widzę na oko, już widzę, że to akuminata dzika, mała. A, grubiutki pieniek. Tutaj coś było, a Grand Nine. Jakiś Grand Nine sobie tutaj rósł. No może jeszcze odrośnie, bo wyczuwam tam twarde jeszcze ma. No co było z wierzchu, to jest, o jest, o widać małego, widać. Jeszcze z niego będą banany. Grand Nine to twarda sztuka jednak, muszę powiedzieć. Nie jest taki delikatny. Idziemy w jakieś inne zakamarki tutaj. Kompostownik pełny. Kompostownik w tunelu mam. Jeszcze muszę zrobić kolejny. Już nie mam gdzie ładować, chociaż kwasty na razie mam wyplewione. Na razie nie ma potrzeby, ale będę stawiał następne kompostowniki, takie nieduże. Pewnie niedługo kwasty zaczną znowu się rzucać coraz bardziej. Także miejsce do kompostowania się przyda. Tu okazję Blackstain. Malutkie. Na razie mają malutkie liście, ale rozrastają się ładnie. No jedna z odporniejszych kolokazji. Podobnie jak tutaj z drugiej strony kolokazje Gigantee.
Ale jest tutaj, widzę, też odora się trafiła. Tutaj gigantę. Bardzo wdzięczne roślinki. Malutkie Grand Nine. Nie, to akurat dwarf Cavendisha. Tak, dwarf Cavendisha. Tutaj większy. Z odrostami. Dobra. Uciekamy. Co to jest? Tutaj taka duża kępa. No, to jest paradzisiaka. Paradzisiaka uprawna. Itineras Burmes Blue. Cała kępka w kasze 90 chyba litrowej. Albo 60 litrowej. No, będzie rozdzielana bliżej wiosny. Bengal Tiger, Sikimensis. Blue Java. Blue Java, jedna tutaj sobie rośnie w gruncie. Inna gdzieś tam w doniczce. A miałem chyba ze 4. No też się trzyma, no ale ona była wykopana przed mrozem. Kolejny Japari. I to mu się coś przychorowało. Tak. Kolokazja Fontanesi. Fontanesi Blackstein. No, Fontanesi Blackstein. A Skurenta Blackstein. To jest coś innego. I tam różne jeszcze kolokazje. Ta większa. Budlong chyba to jest. Nie, to jest Jack's Giant. Jack's Giant. Jack. Alokazja, kolokazja. White Lava. White Lava, one tu mają mokro. Big Dipper. W odcieniu niebieskawym. Liście. Dobra, idziemy. I te Black Magic. I tutaj takie nowości. Nowości sobie rosną. Zobaczymy, co z tego wyrośnie, co tu pokażę. Płoncza i ty nieraz Mekong Giant. Jedno i drugie. Dobra, uciekamy. Bananek pokazywany na zdjęciach już 2 razy, jak sobie rośnie. Muszę skimensić giant, daj giant. Rośnie sobie w worku.
Też na niego tutaj kapie cały czas z dachu. Widać, jaka mokra plama. Woda kapie. Rośnie w worku. Nie wiem, czy w ogóle ma otwór zrobiony w worku. Ale wiem, jak wilgotna cały czas jest. Siedzi tutaj w tym kącie zimniejszym nawet. Także nie ma tutaj jakichś luksusów temperaturowych. Zobaczmy, jaka temperatura. No już pomału było 4, jest 5 na tym termometrze. A na drugim termometrze, na tym elektronicznym, zobaczmy. O, wilgotność 89%, temperatura 5,5 stopnia. Dobra, to by było na tyle chyba. Na razie.